Budzie słońce, budzie da, budzie niebo. Ja lubię matrioszka WTF-oszka nad życiu, lecz czasem dobrze wyjechać sobie w jakieś dziwne, ustronne miejsce, gdzie nikogo nie ma, gdzie nikt się nie kręci, by można było odpocząć i na przykład postrzelać do kaczek. Cudowne wakacje, cudowne. Gdzie oni mnie wiedzą? Co to za bagażnik? Puścić mnie, proszę mnie puścić. Zaszczelu was moje czołgu. Gdzie jestem? Co mi zrobiliście? Nic wam nie pomogę. Stój! Cicha bądź! To ty? Właśnie, zawsze miałem pytanie. Czy jesteś królową lodu, czy królową? Cicha bądź! Zamknij się i rób to, co każę. Inaczej cię ukarzę. Ale że ty? Że mieszkanka Playmobil? Cicho bądź. I masz wcisnąć ten czerwony przycisk, by wystrzelić swoje atomówki. Nie zrobię tego. Dlaczego miałbym to zrobić? Bo tak mówię. Dlaczego tak w ogóle mówisz? Czemu jesteś przeciw WTF City? Wiem, że z nami nie mieszkacie, ale to nie znaczy, że musicie nas unicestwić. Okej, tylko zróbcie, żeby tak, żeby mnie nikt nie poznał. Wiecie, zmieńcie mi głos i dajcie mi na przykład jakieś coś na oczy, żeby mnie nikt nie poznał. Tak, od razu lepiej. Dlaczego to zrobiłam? No dlatego, że wiecie, lody ekipa są bardzo drogie i nawet ja, królowa lodu, nie może ich sobie załatwić od tak. No i potrzebowałam dużo pieniędzy, no to się zgodziłam, no i zrobiłam, nie? No, lody ekipa. Słuchaj no, koleżko, mam tutaj twoją tajną maszynerię i ta maszyneria pomoże mi zhakować tutaj cię i, prawda, wystrzelić tę atomówkę, a nawet dwie, o czym WTF jeszcze nie wie. Więc podaj hasło. Nie podam ci hasło, niewiasto. Mam zhakować? W życiu, ale to w życiu nie zgadniesz mojego hasła. Moje hasło jest tak dobre, jest tak twarde i tak mocne, że jest nie do zhakowania. Ono jest niczym Matiuszka Rosija, niczym Matiuszka WTF-iuszka. Jest nie do zhakowania. Nikt nigdy nie zgadnie mojego hasła. Jest tworzone przez grono specjalistów. Jest tworzone przez największe umysły na świecie. Ha, spróbujmy. Nie zgadniesz mojego hasła. Nie ma takiej opcji. P-O-T-I-N-Y. Pip. Hasło dobre, dostęp przyznany. Co? Grono specjalistów z Matiuszki WTF-uszki tworzyło to hasło. To nie jest możliwe, by się tak odgadła od tak. Musisz być kimś super, super mocy jakieś posiadam. Nic nie posiadam, super, to było do przewidzenia. Więc wciskasz ten przycisk, czy ja mam to zrobić? Nigdy nie wcisnę tego przycisku, nigdy nie zniszczę Matiuszki WTF-uszki. Dobrze, więc robię to ja. Pip. Uwaga, pierwsza atomówka zostanie wystrzelona za 10, 9, 8, 7. Nie mam czasu na te głupoty, wystrzel teraz. Pierwsza atomówka została wystrzelona. Hehehe, no i co teraz powiesz, co? Pierwsza już jest wystrzelona, a zaraz wystrzelimy drugą. Chcesz to zrobić sam, czy znów mam zrobić to ja? Nigdy nie zrobię tego, a ty zostaniesz złapana i ukarana. Widziałem twoją twarz. Kurde, o tym jakoś nie pomyślałam. On widział moją twarz. Mam nadzieję, że... No, mam nadzieję, że nie będzie z tego przypału. O jeny, możesz mieć rację. Dobrze, żeby odwrócić twoją uwagę od mojej twarzy, uwaga, wyszczeliwuję drugą atomówkę, której nikt się nie spodziewa. Pik! Uwaga, wystrzelam drugą atomówkę za 10. Serio, maszyno, nic się nie nauczyłaś? Myślisz, że za pierwszym razem nie miałam czasu, to teraz mam? Pik! Wystrzel teraz. Uwaga, wystrzeliwuję atomówkę. Pszszsz. Druga atomówka na WTF City została wystrzelona. WTF City ci tego nie daruje. Nie wyjdziesz żywa. Nie wrócisz żywa do swojego Playmobil City. Nie ma takiej szansy.
Słuchaj no, mój zleceniodawca powiedział mi, że zna tajne triki, dzięki którym zapomnisz o tym, co tu się wydarzyło. Tajne triki pod pseudonimem Bimberek. Co? Co? Bimberku? Twoja jest Bimberku? A dużo tego Bimberku jest? Bardzo dużo. Nie, nie daj się. Sasza, nie daj się, nie możesz się dać. Walcz z tym, walcz. Zapamiętaj jej twarz. Nie daj się z Bimberku, nie daj się. Bimberku! Nie ma Bimberku. Dobra, nie. Nie zrobię tego. Sasza nie zrobi tego. Nie da się Bimberku. Nie masz szans. Pójdziesz do łagru. No to żeby odwrócić twoją uwagę. Bim! Trzecia atomówka. Co? Jak to trzecia atomówka? Halo, halo, co tam się wyrabia? Teraz cicho, bo dzwoni mój mocodawca. Co tam się wyrabia, co tam się wyrabia? Będę gadać przez moją różdżkę, bo telefonu nie zapomniałam. Co tam, mocodawco? Co tam się wyrabia? Wystrzelone są dwie atomówki? Czy co się tam dzieje? Czy akcja idzie z powodzeniem? Tak, wszystko idzie z powodzeniem. W takim razie zgłoś się do bazy, powtarzam. Dobre, ty tu sieć i cicho bądź, a ja idę porozmawiać z mocodawcą. O, halo, witam szanowny mocodawcu. Witam cię. Wszystko poszło zgodnie z planem, tak jak chciałeś. Zostały wystrzelone dwie, a nawet trzy atomówki. Jak to trzy? Miały być dwie, wystarczą dwie. No, ale tak wyszło, że są trzy. Dobrze, nic się nie stało. W sumie to lubię bomby, lubię wybuchy, lubię jak się dzieje. Dziękuję ci, królowo lodu, za twą przysługę. Klocko Zaur City będzie ci wdzięczne po wieki.